16 października, 34 lat temu, papieżem został wybrany wierzchołek Polak Jan Paweł II. Na pamiątkę tego wydarzenia, również w naszej szkole, w dniu dzisiejszym, przeżywamy Dzień Pokoju naszej szkoły imienia dziedzictwa pontyfikatu Jana Pawła II. Chcemy sobie przypomnieć wydarzenia związane z wyborami Pawła II na stolicę Piotrową. Jan Paweł II, którego wspominamy pojutrze, już mija rok od jego beatyfikacji, jest człowiekiem modlitwy, tak często przez wielu określanym, ale dzisiaj wiemy, że Jan Paweł II już nie żyje i my jako chrześcijanie cieszymy się, że ten człowiek, który przez lata swojego pontyfikatu nie tylko pokazywał, jak mamy się modlić, dzisiaj także modli się za nas, jak ten, który należy do grona zbawionych, czyli do społeczności świętych, którzy już wpatrują się w Boga. Dlatego też możemy od roku modlić się przez wstawiennictwo Jana Pawła II, prosząc Boga o wsparcie dla nas, o siły, o błogosławieństwo. Doktorowi Drews Krzysztofowi za zaangażowanie i pracę na rzecz szkoły i dzieci serdeczne wyrazy podziękowania składa społeczność szkolna z gimnazjum nr 21 oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 3 w Gdańsku. Przyjdź królestwo Twoje.
kardynałowie przystępują do pierwszego głosowania. Na kartkach wypisują imię i nazwisko kandydata. Do trzeciego miejsca, tak? Dla ucznia, a raczej uczennicy.
Słów Bożych prawdą.